Cześć moi kochani, zastanawialiście się często, dlaczego wasi znajomi, wasi partnerzy, gracze z klanu dostają więcej tokenów niż wy z worków wojennych? Nie? To zaraz wam postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zostańcie, obejście do końca. Tak jak mówiłem, omówimy sobie teraz, jak to jest z tymi tokenami, losowaniem i dostawaniem w ogóle na tych właśnie workach wojennych. Ale jeżeli jesteście nowi, zostawcie suba, zostawcie lajka pod tym filmem. Jeżeli wam się takie materiały podobają, pamiętajcie, że jedyny chyba, tak mam nadzieję, kanał w Polsce z Clash Royale, który dobrze informuje, to mój kanał. Mam taką nadzieję, że wam się to podoba, że takie informacje wam dostarczam, nie tylko. Dobrze, no to teraz tak. Ostatnio była jakiś czas temu aktualizacja i pisali, że zwiększają drop na tokeny z worków. Ale może wam się wydawać, że wy ich nie dostajecie, a wasi znajomi dostają ich więcej. Zaraz to wam wytłumaczę, jak to wygląda, bo jest już oficjalne stanowisko. Parę dni temu się pojawiło Supercella, jest to wszystko wyjaśnione. Przed aktualizacją było tak, że na 15 Clan Warsów, czyli na 15 tych worków, było 10% szansy na dostanie tokena. I to było losowe 10%, czyli można było na 15 Clan Warsów dostać 15 tokenów, albo w najgorszym wypadku tylko jednego, bo jeden był gwarantowany na te 15 Clan Warsów. Więc tak to wyglądało. Po aktualizacji, która ostatnio była właśnie, o której wspominali, że zwiększyli drop na tokeny, wygląda to teraz tak aktualnie, że każdy dostaje to samo. Każdy dostaje na 8 Clan Warsów 2 tokeny. Tak, tylko dostajemy to losowo. Zaraz wam wytłumaczę, jak to jest. Teraz jest cykl ustalony z góry. Każdy ma taki sam cykl. 2 tokeny można dostać na 8 Clan Warsów, 5 samych worków z goldem i jeden worek z gemami. Może być nawet 50 gemów, bo już tak dostałem. Więc 5, 2, 1 jest 8. Co, na 8 Clan Warsów jest taki cykl, że 2 tokeny dostajemy. Z tym, że to jest losowe, nie musi być w określonej kolejności. Największa odległość między tokenami to może być 12 Clan Warsów. Czyli przez 12 Clan Warsów możemy nie dostać tego tokena, a po 12 Clan Warsie możemy dostać nagle tam w przeciągu kilku Clan Warsów 2 tokeny. Więc na 8 Clan Warsów 2 tokeny i to może być w przedziale, może być na drugim Clan Warsie i powiedzmy na 6 Clan Warsie i później znowu po 8 Clan Warsach ten cykl się resetuje i tam losowo znowu nam przydziela. Czyli to tak wychodzi około, przed tym było 10%, a tutaj teraz piszą, że około 25% jest właśnie na ten token wymiany szansy, więc każdy teraz dostaje tą samą ilość tokenów na 8 Clan Warsów. To nie jest tak, że wasi znajomi dostają więcej. Może im się zdarzyć, że właśnie oni dostaną dwa obok siebie, a wy dostaniecie rozrzuceni. Więc nie mówcie, że nie dostajecie tokenów, a inni wasi znajomi dostają, bo jest to z góry ustalone, tylko w różnej kolejności każdy ma. 8 Clan Warsów, 2 tokeny, 5 goldów, worków z goldem i jeden worek z gemami. Taka jest kolejność. Tutaj też Supercell pisze, że mogą być przypadki, ale nie muszą, że może to system nawalić, ale nie powinien. Więc wystarczy do supportu napisać. Możecie sobie liczyć, że na 8 Clan Warsów, jeżeli nie dostaniecie dwóch tokenów, możecie do nich uderzać tam z liścia i tym podobne. Zostawcie łapeczkę, jeżeli wam się podoba. Teraz nie będą, teraz jesteście mądrzejsi, wasi znajomi z klanu, koledzy, nie będą wam marudzić, że nie dostają tokenów, bo jest to z góry ustalone. Każdy dostaje tyle samo, tylko w różnej kolejności. Trzymajcie się cieplutko, zapamiętajcie. Najlepszy kanał w Polsce z informacjami z Clash Royale, tylko u mnie, zostawcie suba. Mam nadzieję, napiszcie mi w komentarzu, czy podoba wam się takie coś. Na razie.